była dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego, etyki, fizyki, języka polskiego i jeszcze do tego specjalista od spraw rewalidacji. To po prostu tak imponująca lista umiejętności i obowiązków, które pan nałożył sobie na swoją głowę. Jak pan potrafi temu podołać? To są rzeczy, które mnie interesują. To są rzeczy, które mieszczą się gdzieś tam głęboko w moim sercu. Moi rodzice mi zaszczepili chęć zdobywania wiedzy, tą pasję do wiedzy i chęć zrozumienia świata. Dlatego język angielski i fizyka nie wykluczają się. No wiadomo, nigdy nie będę tak dobrym fizykiem, jakim jestem anglistą i nigdy nie będę kształcił naszych techników optyków, ale z fryzjerami spokojnie dam sobie radę i będę w stanie naprawdę czegoś praktycznego ich nauczyć. Więc to wszystko... Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy w szkole, no bo to jest naturalne środowisko naszego gościa. No i dzwonek przed chwileczką. Ogłosił przerwę czy lekcję? Ogłosił lekcję. Przed chwilką skończyłem właśnie lekcję angielskiej w architekturze krajobrazu. I to wszystko gdzieś się łączy. Tak więc to jest fajne, że przychodząc do pracy, czy patrząc sobie na plan lekcji, co ja mam dzisiaj? Dwa angielskie, informatykę, WF i fizykę. To jest tak jak plan lekcji dzieciaków. To jest fajne. To pomaga nie wypalić się zawodowo. Ale to nie są wszystkie pana aktywności. Pan robi jeszcze całe mnóstwo różnych innych rzeczy. Kilka rzeczy jeszcze dodatkowo dochodzi. I bieganie dochodzi, a przede wszystkim pomoc. Poprzez bieganie, pomoc innym, pomoc przede wszystkim dzieciakom z niepełnosprawnościami i pomoc ludziom, którzy nie są w stanie dostać tej pomocy z innego źródła. Tak więc zbiórki crowdfundingowe, czy ewentualnie przejście się z puszką, pobieganie z puszką, tak jak robimy z naszą grupą biegową, że biegniemy kilkaset kilometrów z puszką. Wszystko to, żeby tak naprawdę przebić to bieganie na coś fajnego, na coś dobrego, żebyśmy mieli my też coś z tego, a mamy bardzo wiele takiej dumy. Jest pan osobą medialną, zdaje pan sobie sprawę z tego, że jest pan bardzo, bardzo rozpoznawalny. Czy jest to także dla pana świadomość, że jest pan dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, autorytetem? Nie. Znaczy nie zdaję sobie sprawy z tego, bo gdybym sobie zdał chyba sprawę z tego, to zacząłbym się przejmować. A widzę, że... No to może pora zacząć się przejmować, bo jest pan dla wielu młodych ludzi autorytetem. Ale nie zauważam tego, szczerze mówiąc, znaczy ja lubię współpracować z nimi. To jest tak samo, jak oni są dla mnie autorytetami w wielu sprawach. W tych sprawach, o których ja już zapomniałem, tych właśnie takich fajnych, młodzieńczych tych zrywów, tak samo być może my jesteśmy w stanie się od siebie wielu rzeczy nauczyć. Czy jestem dla nich autorytetem? Nie wiem. Na pewno wiem, że w pewnych kwestiach jestem dla nich wzorem, liczą się z moim zdaniem, a to jeszcze jest za mało na ten autorytet. Kiedyś, jak mnie po raz pierwszy tak nazwano, zapytałem się dzieciaków, jestem dla was autorytetem? Oni do mnie, nie no, pan jeszcze żyje. Tak więc dla nich autorytet to jest ktoś, kto nie żyje... Sokrates! Tak. Znaczy to jest za duże słowo. To jest dla nich za duże słowo. Oni wolą kogoś, kto pokaże im drogę, w jaki sposób można pójść i którędy można pójść, żeby osiągnąć to, co oni chcą. Czyli wzór? Przewodnik? Bardziej chyba przewodnik, bardziej ktoś, kto jest w stanie im pokazać, przez którą ścieżkę warto przejść, ale oni i tak muszą sami to zrobić. Bardziej chyba przewodnik. A pana autorytety? Te żyjące i te nieżyjące? To jest pytanie bardzo trudne. Znaczy ja mam wiele osób, na których się wzoruję. Jest bardzo wiele osób, które powodują, że chciałbym być takie jak one. W wielu aspektach. Na przykład. Są to moi rodzice. Przede wszystkim są to moi rodzice. To jest mój tata, który osiągnął bardzo wiele. Oficer wojskowy. To jest moja mama, która wychowała dwóch świetnych synów, która zarządzała rodziną w sposób naprawdę świetny, której mi brakuje w tym momencie.
to są moi nauczyciele, to są moi dyrektorzy jako nauczyciel, tylko że akurat trochę w drugą stronę, bo często zastanawiam się, jaką osobą bym nie chciał być. Mam kilka takich osób, którymi nie chciałbym się dostać. Nie chciałbym się stać. I, warto o nich powiedzieć? Co to za osoby? Nie chciałbym ich nazywać, bo to są ciągle osoby, które są istniejące i są w świecie edukacji. Te osoby wiedzą o tym, ale tak naprawdę tutaj chodzi mi bardziej o to, że jak stałem się dyrektorem szkoły i nie wiedziałem, co zrobić, są tacy dyrektorzy, których podziwiam. Tak jak Michał Urzański ze szkoły, znaczy teraz zespołu szkolno-przedszkolnego z Łodzi, świetny dyrektor, i się zastanawiałem, co by zrobił Michał w tym momencie, ale też zastanawiałem się, co by zrobiła moja poprzednia dyrekcja, bo ja tego na pewno nie zrobię. Tak więc to jest taki antyautorytet, który jest w stanie trzymać mnie w dobrym kierunku, żebym nie stał się osobą taką, jaką ta osoba się stała. Więc autorytetów mam dużo i też autorytety takie wewnątrz, w głowie czy z książek. Kocham Terego Pratchetta. Kocham Terego Pratchetta i z Terego Pratchetta jest wiele rzeczy, które biorę. A kocham japońską animację i tam też znajdują się wartości uniwersalne. Więc to wszystko, że tak powiem, ukształtowało mnie i dodatkowo bieganie ultra spowodowało, że gdzieś tam to wszystko się posklejało i stworzyło taką dziwną osobę. No, czy dziwną? Ciekawą w mojej ocenie. Myśmy naprawdę nie umówili się na pytania, więc skąd pan wiedział, że ja chcę w kolejnym pytaniu zapytać o lektury, o książki? Nie wiedziałem. Jakie książki, jakie lektury stały się dla pana przewodnikami? No, Pratchetta już powiedzieliśmy. Tak, czy coś tak, jeszcze? Tak. To znaczy, bardzo popularne powiedzenie mówi, że jeżeli chcesz zabić książkę z nim, to zrób z niej lekturę. I to jest prawda, lekturę szkolną. Nie, ale ja nie mówię lektury w rozumieniu lektury szkolnej, tylko lektury w sensie tego, co czytamy, to, co gdzieś tam zostało nam w naszych głowach, w naszych sercach. Żałuję, że nie doceniałem czytelnictwa aż tak mocno, jak chciałbym doceniać. Przede wszystkim Mały Książę jest takim wyznacznikiem dla mnie. To jest książka, którą czytam i ciągle odkrywam coś nowego. To jest tetralogia Ursuli Le Guin, Ziemię, Morze, która jest chyba najmądrzejszą książką psychologiczną, która jest w stanie opisać, która opisuje życie całego człowieka w czterech tomach i rozwój człowieka. To jest na pewno Terry Pratchett, jego humor. To jest ten typ humoru i abstrakcji, który uwielbiam. Ale też korzystam bardzo wiele z japońskiej mangi, bo w tym kierunku w pewnym momencie szedłem. I czy to Czarodziejka z Księżyca, która ma tak uniwersalne wartości w sobie zawarte, że to jest coś niesamowitego. To jest tak jakby tylko bajka czy komiks stworzony dla dziewczynek tak naprawdę, dla nastolatek, bo to jest taki typ mangi, ale jest na tyle wielopoziomowy, że jestem w stanie i każdy jest w stanie wyciągnąć coś dla siebie, coś dobrego dla siebie, tak naprawdę z każdej lektury. Więc chyba, jeżeli miałbym wybrać jedną pozycję, to na pewno tetralogia Ursuli Le Guin, nawet ponad Małe Książę. A jako nauczyciel języka polskiego, bo przecież też tego przedmiotu pan uczy, no musi pan się mierzyć także z tymi lekturami, które są w kanonie. Dokładnie. I które z nich pana zdaniem bezwzględnie powinny tam zostać, a z którymi młodzież może by z żalu się pożegnać? To wszystko zależy od tego, tak naprawdę, z jaką młodzieżą mamy do czynienia, bo czy młodzież, dana grupa, interesuje się czytelnictwem, czy nie interesuje się, czy interesuje się danym zagadnieniem i chce iść w danym kierunku, czy nie. Tak więc jak najbardziej wyrzuciłbym te najbardziej archaiczne książki, czy pozycje, które tak naprawdę w trakcie czytania, po pierwsze, nie sprawiają dzieciakom przyjemności,
po drugie, których dzieciaki nie rozumieją. Znamy się z Mikołajem Rejem. Ja bym się pożegnał. Ja bym się pożegnał z całym szacunkiem dla niego i z całą sympatią, ale te wartości przekazują kolejne pozycje i można w inny sposób tych wartości nauczyć. To wszystko zależy od tego, po co tego języka polskiego uczymy. Czy żeby przekazać wartości i żeby przekazać, ukulturowić młodego człowieka, czy tylko po to, żeby tak naprawdę wziął bryka, ściągę bryka, obejrzał książkę, obejrzał film, adaptację tak naprawdę i dalej nie był w stanie nic powiedzieć. Nie każdy lubi Mistrza i Małgorzatę. Ja akurat z miłą chęcią przeczytałem Mistrza i Małgorzatę, ale większość uczniów nie zrozumie tego poziomu abstrakcji. Gombrowicz, okej, ale też nie każdy. Tak więc wszystko zależy od tego, po co my uczymy tego polskiego. Ja akurat mam na tyle przyjemność, że uczę języka polskiego jako obcego. Tak więc odkładam bardzo często lektury, tym już się prawdziwi poloniści zajmują. Biorę na warsztat wiersze, biorę na warsztat mniejsze pozycje, bo uczę naszych Ukraińców języka polskiego. Na podstawie tego tak naprawdę. Jest pan młodzieninem od urodzenia? Tak, 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 tak. Ma to dla pana znaczenie jakieś głębsze? Znaczy, ja urodziłem się w Łodzi. Urodziłem się w Łodzi, bo chodziła taka plotka, że mój tata stacjonował w Łasku i moja mama, jak zaczęła się akcja porodowa, usłyszała przed tą akcją taką plotkę, że rodzą się w Łasku, jest na tyle niefajny szpital, że się rodziły nie takie dzieci, że coś jest nie tak. Więc ona powiedziała, nie, wieście mnie do Łodzi. W taki sposób jestem łodzianinem, ale zawsze czułem, mieszkając w Łasku, czułem, że coś jest nie tak, że jestem w miejscu, do którego do końca nie należę. Łask mnie ukształtował takim, jakim jestem. To jest fajna miejscowość. Nie mam naprawdę nic złego do powiedzenia, ale czułem się, że to nie jest moje miejsce, że nie tamto serducho powstało. I dopiero jak się przeprowadziłem po 16 latach do Łodzi, poczułem tą swobodę, poczułem, że to jest to miejsce, tak jakby powrót do swojego miejsca i kamień mi spadł. Mogłem być sobą. Mogłem być sobą, mogłem robić rzeczy, które chciałem, z pełnymi konsekwencjami. Ale wiedziałem, że mogę się rozwijać. Łask to nie było to. Czyli Łódź. To jest pana miejsce. Przede wszystkim Łódź, tak. A w jaki sposób pan odpoczywa? Bo przy tylu zajęciach, to ja nie wiem, czy pan w ogóle umie odpoczywać. Kolejne fajne powiedzenie to jest rób zawód, wykonuj zawód, który kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. I to jest prawda. Kocham pracę z dzieciakami. Dlatego między innymi też odszedłem ze stanowiska dyrektora. Znaczy nie odszedłem, tylko nie przedłużałem sobie kadencji. Czy nie szedłem na drugą kadencję. Bo kocham pracę z dzieciakami, kocham pracę z młodzieżą. I to mnie uspokaja, to mi dodaje energii i tak naprawdę to mnie relaksuje. Więc relaksuję się w trakcie zajęć, to mnie nie męczy. Jeżeli już muszę... Jak już pana wygonią na ten urlop, to... Znaczy jak mnie wygonią na urlop, to nie tak prosto jest mnie wygonić na urlop, jeszcze mam 60 dni zaległego. Ale jeżeli czuję, że w pewnym momencie mam przesyt, bo wszystkiego można mieć przez nawet najsłodszego ciastka, to właśnie dlatego to bieganie. Dlatego to bieganie, żeby zupełnie inną formę aktywności i umysłowej, i fizycznej stworzyć. Więc w ten sposób relaksuję się, w ten sposób odpoczywam. Mam też grono, niewielkie grono przyjaciół, znajomych, z którymi po prostu poświruję sobie. Wyjdę na miasto i poświruję. Poświruję? To znaczy? Poświruję, to znaczy czasami sobie pokrzyczymy, czasami pójdziemy w miasto potańczyć sobie po Piotrkowskiej, czasami sobie gdzieś tam pobiegamy, popływamy, wskoczymy gdzieś tam do basenu, do jeziorka. Po prostu zaczniemy zachowywać się... Pełen luz. Tak, tak. Nie patrząc na to, że to ten z telewizji, to ten coś tam. Nie, wtedy... To ten dyrektor. Tak. Wtedy na to się nie patrzy, tylko świrujemy. Po prostu świrujemy. Jesteśmy z sobą i to, co w duszy siedzi, to jest na zewnątrz. Idziemy do lasu, tańczymy. O to chodzi. No, ale postanowił pan jeszcze jedną aktywność na swoje barki położyć, ponieważ postanowił zmierzyć się pan ze światem polityki, wejść w ten świat. Co zadecydowało o tym?
To też było tak bardzo szybko, bardzo ad hoc. Rodzaj świrowania? Tak, to jest ten rodzaj ześwirowania, bo ja nigdy nie zabiegałem o to, żeby dostać się czy na listę, czy do tego świata. Nawet nie myślałem, żeby iść w tym kierunku. Dostałem po prostu propozycję. I tak się zacząłem zastanawiać, pewnie, dlaczego nie? W tym momencie jest ta możliwość, jest możliwość zrobienia czegoś fajnego, zrobienia czegoś nowego, zrobienia czegoś dobrego, czy zmiany, czy zainicjowania pewnych zmian, bo na pewno nie zmiany, ale zainicjowania pewnych zmian, które stworzą edukację polską lepszą, które stworzą edukację polską na miarę XXI wieku, bo o to mi chodzi. Ja nigdy nie będę politykiem, nigdy nie będę chciał być politykiem. No ale jeżeli dostanie się pan do Sejmu, to pan będzie politykiem. Ja będę nauczycielem, który będzie miał za zadanie od środka, który będzie miał możliwość rozpoczęcia zmian od środka. Ja będę zawsze nauczycielem i zawsze będę to podkreślał. Nie idę do polityki, żeby być politykiem. Chcę pokazać, że praktyk nauczyciel jest w stanie coś znaczyć i jest w stanie zmienić albo zapoczątkować jakieś zmiany. Niech inni już naprawdę ogrzewają się w blasku zmian, które zostaną stworzone. Mi chodzi o to, żeby te zmiany rozpoczęły się. A później reszta osób niech się chwali, że to jest ich osiągnięcie. Czyli przewiduje pan, że polityka może być zajęciem szlachetnym? Nie wyobrażam sobie inaczej. No, możemy sobie wyobrazić, bo obserwujemy takie zjawiska. Tak, tak, tylko ja traktuję innych tak samo jak siebie i nie wyobrażam sobie, żeby to nie było, żebym ja szedł w kierunku jakimś takim nieczystym. Widać to po sposobie kampanii, którą ja prowadzę. Ja się nigdy nie zgadzam z tym, żeby w trakcie pewnego wydarzenia miejskiego, żebym wyszedł i rozdawał ulotki. Nie. To jest wydarzenie dla ludzi. Ludzie są na pierwszym miejscu, a nie chcą myśleć o polityce, tak jak niedawno było w Łodzi. Nie wyobrażam sobie, żeby natarczywie kogoś napastować, żeby na mnie głosował. To nie jestem ja. Czy żeby ewentualnie obiecywać niektóre rzeczy, albo mówić o niektórych rzeczach, na których się w ogóle nie znam. Dlatego ja znam się na edukacji, znam się na aktywności fizycznej i to jest coś, z czym ja idę. Nie mam zamiaru udawać, że znam się na innych rzeczach. Po to ma się doradców. Po to reprezentuje się pewnych ludzi, bo tak naprawdę jeśli będzie mi dane, to ci ludzie, którzy mnie wybiorą, ja będę ich reprezentował. I to tak naprawdę ich zdanie będzie dla mnie ważne, bo to oni wybrali mnie, żebym robił to, co oni tak naprawdę chcą przeze mnie przekazać. Ale tak odrobinkę popolitykujmy, a właściwie pofilozofujmy na temat polityki. Jaka pana zdaniem jest rola państwa wobec obywatela? Czy państwo to jest taki twór, który powinien zarządzać w jakiś sposób naszym życiem, czy pojawiać się dopiero wtedy, kiedy jest nam potrzebne? To jest pośrodku. Państwo na pewno nie powinno zostawić człowieka samemu sobie i dopiero reagować, jak już dotrze do pewnego momentu. Państwo powinno być dla człowieka, jak najbardziej, ale również człowiek powinien być dla państwa. Powinniśmy gdzieś pośrodku być, czyli tak naprawdę to państwo tworzy swojego obywatela. To jest tak samo, to jest dokładnie tak samo jak w szkole, gdzie jeżeli ktoś idzie do szkoły, jest model absolwenta i szkoła kształtuje swojego absolwenta. To jest to samo, tak samo jest z państwem. Państwo powinno kształtować swojego obywatela, żeby było dumne ze swojego każdego obywatela. Nie żeby dzielić ludzi, to jest mój obywatel, bo jest lepszy, a to jest gorszy sort, bo to nie jest. Ale w jaki sposób mamy państwo ma kształtować obywatela? Przede wszystkim, nie chciałabym być kształtowana przez nikogo. Tutaj bardziej chodzi o dawanie możliwości. Okay. O dawanie możliwości i pokazywanie... Budowanie szans? Tak. Pokazywanie szans, dawanie szans, pokazywanie wielu możliwości dotarcia, ale również pokazywania, które rzeczy nie są do końca, nie zgadzają się z polityką państwa. Polityka państwa jednak jest polityką państwa. I jeżeli chcesz w danym państwie być
obywatelem i nazwany chcesz być obywatelem pełnym z krwi i kości, to powinien się jednak w jakiś system wpasować, bo samo państwo w sobie... Choćby w system wartości. W system wartości, dokładnie. Samo państwo w sobie jest sztucznym tworem i jest to grupa ludzi, która jest w tym momencie u nas, w naszym systemie, jest zarządzana przez garstkę ludzi. Ale ta garstka ludzi jest wybierana przez ogół społeczeństwa. I to tak naprawdę w trakcie wyborów ludzie decydują, którą opcję my wolimy, w którą stronę Polska powinna się rozwijać, które wartości Polska powinna prezentować. I to ludzie wybierają, a tylko i wyłącznie politycy, czyli ci, którzy mają misję, ci wysłańcy, mają za zadanie tak naprawdę zrobić to, co ludzie chcą. Czyli polityk jest w służbie narodu, w służbie społeczeństwa. Przede wszystkim polityk jest sługą. No nie powiem, że jest minionkiem, bo to zabrzmi źle, mimo tego, że w języku angielskim minion to jest sługa, ale polityk jest sługą. Do końca nie powinien mieć swojego, znaczy może mieć swoje zdanie, jak najbardziej, ale reprezentując ludzi, których wybiera, to zdanie jego jest na drugim miejscu, bo na to się zgodził, idąc do wyborów. Najważniejsze słowo w ustach polityka to pana zdaniem? Serce. Serce i to jest słowo, które powinno być zarówno w ustach, jak i w myślach. A powinniśmy kierować się serduchem, powinniśmy myśleć tym sercem, powinniśmy okazywać serce i powinniśmy okazywać serdeczność. Powinniśmy przestać dzielić ludzi, a powinniśmy zacząć ich na tyle łączyć ze sobą, żeby pokazywać, że każdy ma to serce i gdzieś te nasze serca razem się łączą.